Gdy 100 lat temu powstawała II Rzeczpospolita, odzyskaną wolność Polacy musieli potwierdzić krwią, wykuwając w boju kształt granic i w 1920 roku odpierając bolszewicką agresję. Wolność zawdzięczaliśmy sobie, okazując się godnymi niepodległego państwa. Natomiast 30 lat temu, 4 czerwca, Polacy odrzucili komunizm, ale już 5 czerwca dowiedzieliśmy się, że odzyskaną wolność zawdzięczamy nie Solidarności, nie wyborom, ale Kiszczakowi i Jaruzelskiemu, którzy przy okrągłym stole i w Magdalence łaskawie podzielili się z opozycją władzą. Dlaczego upadek komunizmu nie stał się ogólnonarodowym świętem? Jaki wpływ na samoocenę i poczucie godności Polaków miał ten fakt? Czy dlatego tak łatwo uwierzyliśmy, że tylko zachodni eksperci mają receptę na udaną transformację i modernizację? Że oddanie gospodarki zachodniemu kapitałowi i kopiowanie obcych wzorców będzie przepustką do Europy? Czy imitacyjny model myślenia o państwie i społeczeństwie obowiązuje nadal? W programie zapytam też o to, dlaczego Niemcy nasilali represje wobec Polaków ratujących Żydów, z czego wynikała eskalacja kar, do kary śmierci włącznie nie tylko wobec tych, którzy Żydów ukrywali, ale także tych, którzy nie chcieli zadenuncjować żydowskich sąsiadów. Z Bogdanem Musiałem, historykiem, autorem książki Kto dopomoże Żydowi, warto rozmawiać. A więc zaczynamy! Witam w studiu naszych ekspertów. Jest z nami Andrzej Zybertowicz, profesor socjologii, doradca prezydenta Rzeczypospolitej oraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Witam serdecznie. Jest z nami Bartłomiej Radziejewski, politolog, dyrektor Nowa Konfederacja, magazyn i think tank oraz Piotr Ostrowski, doktor socjologii, wiceprzewodniczący OPZZ. Tak? Zgadza się? Zgadza się. Dobry wieczór. Panowie, na początku dwa głosy eksperckie. Podział na tych, którzy mają misję, czyli elitę, oraz społeczeństwo, dziś nazwane przez niektórych biomasą, które musi ponieść koszty w imię lepszego jutra, widoczny był w obranym modelu transformacji. O ocenę tego modelu zapytaliśmy dwie ważne osoby. Najpierw ekonomista Cezary Mech. Ten model rozwoju polega m.in. na takim pomyśle, że oto przyjdą po prostu ci z zagranicy. Oni znają, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo i oni po prostu doprowadzą do tej modernizacji. Tylko ten model rozwoju powodował, że te 40 milionów ludzi, a i powiedzmy i miliony pracowników również, w znacznym stopniu już stawały się, powiedzmy, nieprzydatne. Ale 40 milionów Polaków to także ogromna liczba konsumentów. Zapytałem byłego ministra o to, kto skorzystał na otwarcie polskiego rynku. Jeśli patrzymy na tych beneficjentów, to widzimy tutaj z jednej strony tych, którzy mieli koneksję, a którzy chcieli zdobyć olbrzymi rynek polski. No bo to jest rynek 40 milionów obywateli. Zdobyć aktywa. Było mieć centrali, a więc tej głowy, bo ta centrala już była za granicą. Tutaj tylko można było mieć, powiedzmy, tych wykonawców, nawet jeśli im się dobrze płaciło. Z drugiej strony, no to cały czas płaczemy. Nie mamy innowacyjności, nie ma badania na badania i rozwój. Ale po co takim koncernom były badania i rozwój rozwijane w Polsce? My przez to traciliśmy wiedzę, która jest kluczowa w tym. Była tak naprawdę tam nomenklatura i osoby, które były nawet politycznie dokoptowane, bo one stawały się na tej samej górze, ale tak naprawdę to jednym z tych dealów to było to, że ta nomenklatura, ci, którzy się dogadali, nie będą, powiedzmy, zwalniani. A co o kosztach transformacji mówi przedstawiciel gospodarczej elity, prezes Polskiej Rady Biznesu, pan Wojciech Kostrzewa? Wszyscy ci, którzy pamiętają, jak wyglądała Polska roku 89, zdawali sobie sprawę, że to musi być ostre cięcie, które będzie na pewno kosztowało. I można dyskutować dzisiaj, czy można było rozłożyć inaczej akcenty. Ale jestem przekonany, że przy wszystkich ofiarach i kosztach transformacyjnych nie było innego modelu rozwoju. Żadnemu z państw, które wtedy wychodziły z obszaru wpływów Związku Radzieckiego, które odchodziły od modelu komunistycznego, nie udało się pójść inną drogą. A ci, którzy
uważali, że być może jest jakaś droga trzecia, typu Ukraina, typu Białoruś, no są tam, gdzie są. Po 15 latach wyrzeczeń i ofiar przyszedł rok 2004, gdy Polska została członkiem elitarnego klubu Unii Europejskiej. Nadwyżka dziesiątków miliardów euro, która wpłynęła do Polski, umożliwiła dramatyczną poprawę infrastruktury, która służy nam wszystkim. Od dróg poprzez transport miejski, od ośrodków szkoleniowych poprzez różnego rodzaju subwencje i programy pomocowe dla nowoczesnych, młodych, bardzo elastycznie działających firm czy startupów technologicznych. Od 2004 roku wielkość eksportu z Polski do Unii to jest faktor 5. Tak? Eksportujemy 5 razy więcej niż w 2004. To oznacza, że więcej pieniędzy my wszyscy zarabiamy. I wreszcie my jako obywatele, którzy jesteśmy częścią systemu unijnego, jesteśmy przez wiele przepisów, które są kreowane w ochronie konsumenta, ale myślę również o naszych prawach obywatelskich. Jestem przekonany, że to też jest wielka rzecz, która dzięki Unii nastąpiła. Ale obok sukcesu i awansu są też poważne koszty. Straty tego modelu są olbrzymie, bo można powiedzieć, że one są w postaci po prostu wypchnięcia tam 2-3 milionów Polaków, młodego pokolenia za granicę, ale to jest również związane z tym modelem, który wiązał się z tym, żeby Polakom przekazać, że utrzymywanie dzieci jest bardzo kosztowne, że państwo nie powinno w tym w żaden sposób uczestniczyć. I tu dochodzimy, że do tych 3 milionów można doliczyć 5 milionów, które nam brakuje do prostej zastępowalności pokoleń. My takie wielkości, to my żeśmy tracili w postaci wielkich, przegranych wojen. Każdy z panów przy okazji obchodów czy upamiętniania 30-lecia 4 czerwca tych wolnych wyborów wypowiadał się. Albo to w tekstach, albo brał udział w dyskusjach panelowych. Nawet Andrzej Zybertowicz napisał chyba parę książek na ten temat. Zacznijmy od pana profesora. Ten ostatni wątek podnoszony przez Cezarego Mecha. Czy to był skutek uboczny transformacji, to wypchnięcie Polaków za granicę, czy program gdzieś wkalkulowany podskórnie wcześniej? Nie ma tak wybitnych umysłów, które potrafiłyby obmyśleć trajektorię transformacji na 30 lat. Natomiast nie wiedzieliśmy tego na początku, że w momencie, gdy otworzyła się dla nas przestrzeń wolności, to zarazem otworzyła się przestrzeń ekspansji dla wielkich korporacji. W ubiegłym tygodniu byłem na konferencji IPN-u na temat genezy i mechanizmów transformacji i między innymi z referatu profesora Pawła Kowala, byłego polityka, ale także z uwag profesora Antoniego Dudka, wynikało, że to, co jest nam przedstawiane jako ogromne osiągnięcie do gadania wolnościowymi czy okrągłym stół, w istocie rozgrywało się w ramach szerszego futerału porozumień między blokiem sowieckim a Stanami Zjednoczonymi. Że nawet gdyby tutaj nie doszło do tego porozumienia, to siły pewne globalne wymusiłyby jakąś reformę systemu. Ona mogłaby być inna, mniej korzystna dla nas, może bardziej, jeszcze bardziej bolesna. Ale żebyśmy nie mieli złudzeń co do tego, gdzie rzeczywiste mechanizmy podmiotowości się mogły znajdować. Natomiast to w tym była raczej wola otworzenia 1/3 ludzkości na ekspansję wielkich kapitalistycznych korporacji. Natomiast z tym nie musiała się wiązać żadna wizja wypychania Polaków z Polski. To był efekt uruchomienia po prostu otworzenia mobilności właściwej dla globalizacji. To, co powiedział, przywołał pan profesor Zybertowicz, czy ten model bezalternatywnego widzenia tego, to, co powtarza Andrzej Dudek czy Paweł Kowal, pan podziela? Czy nie było innej drogi? Czy zawsze to musi to być Białoruś i Ukraina? O tym też wspomniał pan Kostrzewa w swojej wypowiedzi, że
Thatcher też mówiła, że nie ma alternatywy wobec modelu neoliberalnego, a już dziś wiemy, chociażby z tego, o czym pisał profesor Tadeusz Kowalik, zmarły profesor Tadeusz Kowalik, że alternatywy były, były takie propozycje. W Szwecji udała się na wizytę studyjną spora grupa ekspertów i ich rekomendacje były jednoznaczne. Szwecja jest dobrym punktem odniesienia do planowanej transformacji ustroju socjalistycznego w kierunku jakiejś formy wolnego rynku. My musimy zdawać sobie sprawę, że raczej powinniśmy mówić o kapitalizmach, różnych modelach kapitalizmu, jakie istnieją globalnie. Myśmy wybrali ten najbardziej radykalny, neoliberalny, najbardziej uderzający także w społeczeństwo. Wydaje się, że mogliśmy wtedy, w 89-90 roku, podążyć nieco inną ścieżką, która nie przynosiłaby aż tak dużych kosztów społecznych. Ale pana środowisko bardzo często też podkreśla właśnie ten koszt, który był zaoranie całej tej bazy wytwórczej po to, żeby otworzyć rynek, tak? Że... No niewątpliwie tak. Polikwidowano setki, jak nie tysiące zakładów pracy. Zlikwidowano w ciągu... Chyba 7 tysięcy zakładów pracy zostało. Jedną decyzją administracyjną zlikwidowano Państwowe Gospodarstwa Rolne. Przecież ci ludzie niejednokrotnie całe życie przepracowali w tych firmach. Rzeczywiście otworzył się potężny rynek konsumencki, a jednocześnie w sposób niezwykle radykalny likwidowano rodzime przedsiębiorstwa, te, które istniały tutaj. Najprawdopodobniej wiele na to wskazuje, że w imię pewnej ideologii, którą starano się przeszczepiać w Polsce właśnie po 89-90 roku. Właśnie w imię tej neoliberalnej ideologii. Bartłomiej Radziejski w swoim tekście mówi, że to były lata stracone, prześnione, że jakby minęły nam koło nosa, myśmy nie wyciągnęli żadnych wniosków. Stracone to na pewno nie, ale prześnione rzeczywiście posługuje się metaforą Andrzeja Ledera tutaj, w tym sensie, że elity, a tym bardziej naród, nie zdawały sobie sprawy, albo w bardzo niewielkim stopniu zdawały sobie sprawę z zasadniczych ograniczeń położenia Polski. To nie położenia tylko w sensie geograficznym, ale w sensie sytuacyjnym. Pan profesor zasygnalizował temat tych wielkich prądów globalnych, których tak naprawdę byliśmy przedmiotem, a nie podmiotem. Znaczy, i to jest pewna miara też naszego prowincjonalizmu, który ściśle jest synchronizowany z tym nieuświadomieniem sobie własnej peryferyjności. Czyli my często, kłócąc się o to, kto bardziej obalił komunę, kompletnie zapominamy, kto tak naprawdę obalił tę komunę. Tak, że ona nie upadłaby w tym momencie, a być może bardzo długo jeszcze by nie upadła, gdyby nie właśnie te prądy globalne na czele z naciskiem amerykańskim. To nie znaczy oczywiście, że te spory nie mają znaczenia, tylko to trzeba widzieć we właściwych proporcjach. Ale no, nie można też powiedzieć, że to były lata stracone. Tak? No, 125% wzrostu PKB na głowę. To jest po Albanii i zaraz przed Białorusią najlepszy wynik w regionie. To nie jest coś, co można zbagatelizować. Natomiast no, jest pytanie oczywiście o koszty, no i te koszty są dosyć poważne. Diagnozę mógłbym rozwijać długo, ale z najważniejszych rzeczy, no to myślę, że warto wspomnieć przede wszystkim o tym, jak zorganizowany jest świat. Tak? To jest centrum, kraje, które de facto rządzą światem, wyznaczając reguły. To są peryferie, kraje, które wyłącznie odbierają reguły i są półperyferie, które gdzieś oscylują między nimi. No tak, ale od czasu do czasu tych peryferii, małe czy organizmy, ale takie, które no, potrafią szybko się adoptować, jednak wychodzą do tej pierwszej linii. No właśnie, historia się nigdy nie kończy wbrew temu, co często wierzyliśmy albo skłaniano nas, żebyśmy wierzyli w ostatnich 30 latach. Widzimy, jak gigantyczny postęp zrobiły Chiny. Widzimy przykład, powiedzmy, Korei Południowej, w której pierwsza huta powstała w latach 60. XX wieku, jakieś 200 lat po pierwszej hucie w Polsce, która w ciągu 30 lat przeszła większy rozwój gospodarczy i dalece prześcignęła Polskę. Co więcej, jak się zdaje, tworząc stabilniejsze podstawy do dalszego zrównoważonego wzrostu. Między innymi dlatego, że nie oddała większości sektora bankowego, czy wielkiego handlu, czy wielu innych sektorów w ręce
zagraniczne, więc no to był czas o tyle prześniony, że nie rozmawialiśmy o najważniejszych sprawach. Tak? Można by zrobić długą listę spraw, ale ta bezalternatywność jest tego elementem. No tak? Andrzej Zybertowicz właśnie. Tylko jedna myśl, dobrze? Znaczy, mówiono nam o podążaniu za modelem zachodnim jako czymś bezalternatywnym, a w istocie odwoływano się do pewnego bardzo konkretnego modelu, który w istocie nigdzie na Zachodzie nie istniał. Podam jeden konkretny przykład. Prywatyzacja emerytur. W jakim kraju rozwiniętym sprywatyzowano emerytury tak jak w Polsce? W żadnym. Tu został dotknięty kluczowy moment, bo gdy próbujemy oceniać przeszłość, no przeszłość naszego życia w przypadku osób z mojego pokolenia, to często ryzykujemy myślenie ahistoryczne. Na przykład czy premier Mazowiecki mógł mieć kogoś innego jak Balcerowicz, albo czy Balcerowicz mógł wybrać inną ścieżkę reformy. To jest myślenie historyczne. To był pewien splot przypadków, że podsunięto mu Balcerowicza, że Balcerowicz pewną ideologię gospodarczą zastosował. Natomiast ten problem przestaje być historyczny, jak zrobimy krok dalej kilka lat do przodu i to dochodzimy do tego punktu, który przedmówca podjął. Mianowicie w momencie, gdy już jesteśmy kilka lat w warunkach wolności, to powinniśmy w tej przestrzeni wolności, której nie było jeszcze, w przestrzeni nowego, otworzonego namysłu, rozważać różne ścieżki rozwoju. Co się okazało? I wtedy zabrakło czegoś, co można nazwać suwerenności intelektualnej. Ja podejrzewam, że Koreańczycy uzyskali ten sukces, czy Tajwańczycy, prawda, czy Singapur, bo wszędzie tam uformowały się elity, które były suwerenne intelektualnie. Rozumiały, na czym polega globalizacja. Rozumiały, na czym polegają reguły gry rynkowe, ale wiedzieli, że to trzeba. Liberalne po prostu były hegemoniczne przez co najmniej pierwsze 15 lat transformacji i jakby nałożyły parasol ograniczający swobodne poszukiwanie ścieżek rozwoju, swobodne artykułowanie różnych interesów, grup społecznych i tak dalej. Wszystko, co kontestowało tą ścieżkę postbalcerowiczowską, było spychane gdzieś na margines. Czy w takim razie OPZZ artykułował te rzeczy wcześniej lub pana środowisko ideowe? Być może karykaturą tego środowiska swoistą był Andrzej Leper. No, Andrzej Leper był pewnym produktem tego krzyku, tego gniewu, który się wytworzył wśród tych, którzy byli porzuceni w tamtym czasie. Potężne grupy społeczne, które były wykluczane, o których zapomniano, które były porzucone, a którym wciąż mówiono, że to oni doprowadzili do zmian. Wielkoprzemysłowa klasa robotnicza stała się grupą zbędną, którą pogardzano tak naprawdę. I w pewien sposób faktycznie Andrzej Leper był wyrazicielem gniewu, protestu tamtego środowiska. Tak się dzieje w sytuacji potężnej, dosyć prostym językiem potrafi powiedzieć: tak, to wy macie rację, to wy jesteście tymi przegranymi. A należało dokonać takiego namysłu, po prostu zastanowienia się, co to może przynieść, w jaki sposób potężne koszty społeczne mogą doprowadzić także do sporych perturbacji politycznych, nie mówiąc już o społeczno-gospodarczych. One na początku były tak wyglądały, że ludzie zdenerwowani, wściekli, zagłosowali z potem na SLD w 93 roku. Tak, no przykład, ewenement Stanisława Tymińskiego już w 90 roku jest także tego przykładem. Po prostu ludzie poszukiwali kogoś, kto, czy partii, czy ugrupowania, które będzie potrafiło. W przypadku SLD to brało się z tego, że na początku transformacji, jak to się mówi, boisko w tej konkurencyjnej grze politycznej nie było równe. SLD miało majątek, miało samochody, miało doświadczone kadry, miało przełożenia na różne instytucje typu spółdzielnie mieszkaniowe, ogródki działkowe, wszystko, część mediów, to wszystko było wykorzystywane do stworzenia preferencyjnych warunków. Tak, ale mówiło też innym językiem wtedy. To nie był przypadek, że to się już w 93 wydarzyło. Zgoda. Ja nam sobie mówiąc, przyznam się, że gdy Andrzej Leper jakby wyrasta na Trybunał Ludowego, ja wtedy nie rozumiałem tego fenomenu. Dzisiaj się zgadzam z panem.
krytyczne wypowiedzi wobec niego, nie rozumiałem jednak, że on w istocie był rzeczywistym trybunem artykułującym prawdziwe problemy wielu ludzi. Ale wcześniej o tym, czy równolegle to samo mówił Gabriel Janowski, którego zrobiono od klejeńca zupełnego oszołoma, prawda? No, jego potrafiono zmanipulować, a za Leperem prawdopodobnie były inne grupy interesów, które jakby dawało mu napęd, poza rzeczywistym gniewem ludowym. Generalnie moglibyśmy powiedzieć, że każdy otrzymywał etykietę oszołoma, kto krytykował ówczesny proces zmian, tak naprawdę. Ktokolwiek z jakiejkolwiek strony by tego nie uczynił, każdy, kto krytykował neoliberalny kurs zmian początku lat 90. był uznawany za oszołoma. Związki zawodowe, które ja reprezentuję, już bez względu na to, jak się nazywają, przez cały okres transformacji, niemalże przez cały okres transformacji, także były traktowane jako oszołomy, jako organizacje zbędne, szkodzące tak naprawdę niezbędnym zmianom, które w Polsce następują. Ale wrócę do tego, co powiedział Bartłomiej Radziejewski, albo nawiążę tego trochę z innej strony. Andrzej Nowak w takim słynnym tekście w 93 roku pod tytułem Wolność odzyskanego śmietnika... Radość odzyskana z Aliuszem Kadenem Bandrowskim, przypomina to. Mówi o tym, że 5 czerwca dowiedzieliśmy się, że wolność nie zawdzięczamy, tak jak pierwsza, druga Rzeczpospolita sama wybiła się, miała tą dumę z odzyskania wolności. Nagle się okazuje, że 5 czerwca, pacta sunt servanda, że jesteśmy wyzwoleńcami, że tę wolność zawdzięczamy jaśnie państwu, które się dogadało i byli oprawcy, łaskawie zdjęli nam kajdanki i dali nam tą przestrzeń wolności. To przetrąciło kręgosłup, to odebrało nam dumę z tej wolności, ale też również ustawiło w pozycji petentów, ustawiło w pozycji ludzi, którzy mieli bardzo niską samoocenę. Na ile ta samoocena, ta niska samoocena, to poczucie bycia peryferiami, ta zgoda na to zdeterminowała ten okres, o którym ty opisujesz jako prześniony czas? Myślę, że jest w tym spora dawka takiej gniewnej ironii, co przytoczyłeś, ale jest w tym też ukryta głęboka prawda. To znaczy, jak porównać niepodległość 1900. Nasi przodkowie okupili krwią, bardzo trudną walką wieloletnią, tak, z wieloma wpływowymi graczami sceny międzynarodowej. A wolność 1989 my właściwie dostaliśmy w prezencie. No, taka jest niestety prawda. To Amerykanie obalili komunizm, po trosze upadł on pod własnym ciężarem i ta nasza niepodległość peryferyjna no, nie została wywalczona, nie została za nią zapłacona brutalna cena, w efekcie czego my chyba po prostu nie cenimy jej tak, jak powinniśmy. No tak, spójrzmy, ale czy nie jest tak, że właśnie 4 czerwca był tym wybuchem radości, że oto udało się odrzucić komunizm? W tej perspektywie, w tym okienku możliwości, które zostały stworzone, Polacy zachowali się jak trzeba, na maksa poszli, po czym się okazuje... Nie na maksa, poziom frekwencji wcale nie był rewelacyjny w wyborach 4 czerwca. No dobrze, ale ci, którzy poszli za głosowanie. Tak, 64%. Więc to, no, trudno powiedzieć, że to masowy zryw. Wynik wyborczy byłby jednoznaczny, ale z poziom mobilizacji społecznej nie pokazał. No dobrze. Poza tym mówimy o różnych rzeczach, tak? Innego odzyskanie niepodległości. Nie, mówię o tej psychologicznej postawie Polaków, którzy sami jakby zgodzili się na tą neokolonialną rolę i przyjęli to z dobrodziejstwem i inwentarzem. Zaraz, w ogóle nie myśleliśmy wtedy w takich kategoriach, że my się godzimy, że mamy wybór między wersją neokolonialną. Też pamiętajmy, że tak naprawdę 4 czerwca plan Balcerowicza nie wchodził 4 czerwca. To, że tak, będą... 1 stycznia następnego roku. Dokładnie. Tak naprawdę jesień 89 pokazała, że szykujemy się do tego, co później nazywano terapią szokową. Tak. Nawet ja i moje środowisko, które studiowało koncepcję Immanuela Wallersteina, kapitalizmu peryferyjnego czy półperyferyjnego. Myśmy tę koncepcję znali dobrze w latach 80. Byliśmy tak pod wpływem pewnego entuzjazmu lat 90. przez świadomaliśmy sobie naszej roli w światowym podziale pracy, jakie to ograniczenia, jakie procesy na Polskę będą oddziaływały. To wcale nie było przejrzyste, nie było widzialne. Oczywiście mówimy również, Bartłomiej Radziejewski podkreśla wzrost PKB i wzrost zamożności Polaków i tak dalej. To jest niewątpliwie sukces.
Natomiast czy w ślad za tym transferem środków, tak jak mówił Wojciech Ostrzewa, z Unii Europejskiej, czy idzie transfer pewnej kultury korporacyjnej? Owszem, tak. Idzie transfer technologii? Już trochę mniej. Czy idzie transfer pewnej kultury organizacji administracji publicznej? Na pewno nie idzie transfer nawyków suwerennego myślenia, suwerenności intelektualnej. Ten transfer nie idzie i Unia nigdy nie będzie, instytucje unijne nigdy nie będą eksportowały suwerenności intelektualnej. Gdybyśmy przyjrzeli się tym programom badawczym z nauk społecznych, które są finansowane przez instytucje unijne czy międzynarodowe, to nie znajdziemy tam tego. Może ja dam pewien przykład, może nie w kontekście unijnym, choć pośrednio tak jest, bodaj rok 2005. Wybitny, znany polski socjolog Piotr Sztompka na zjeździe socjologicznym w Krakowie wygłasza referat. Co to jest polska socjologia? Ja rozumiem. Czy polska socjologia to jest taka, która jest robiona przez polskich socjologów? Mówi, no nie tylko, bo przecież może badania prowadzić na temat Polski, na przykład zagraniczny socjolog. A czy to jest socjologia robiona w Polsce? To też nie, bo można badać polskie problemy z Ameryki, prawda? Czy to jest socjologia robiona po polsku? No nie do końca. Rozważa wszystkie opcje. Moment, rozważa wszystkie opcje, z wyjątkiem jednej, o której ja mówię, krytykując go w dyskusji. Nie rozważył wersji uprawiania socjologii dla Polski. Socjologii dla polskiego interesu narodowego. To w ogóle w głowie jego się nie mieściło, że tak, że można tak zdefiniować zadanie socjologii. No to dokładnie. To jest głęboki czy podmiotowość problem. To jest coś, co pojawia się w dyskursie publicznym stosunkowo jako świeże pojęcie? Bartłomiej. Podmiotowość, no to jest pojęcie, które my znowuż odkrywamy od paru lat za sprawą niektórych publicystów, natomiast chyba pojęcie, polityków, które od dziesiątków lat jest zdefiniowane. No i tak samo z tą rewolucją. Tu mamy tak naprawdę trzy równoległe rewolucje, zwróćmy uwagę, tak? Czyli czymś innym jest demokratyzacja, czymś innym jest wejście w kapitalizm i jeszcze czymś innym jest odzyskanie niezależności, uwolnienie się od Związku Sowieckiego. Tak? Nie możemy uważać tego za jeden prosty proces. To myślenie o podmiotowości, to myślenie bycia suwerennym, to Andrzej przypomniał. Ja pamiętam pod koniec lat 80. na początku 90. motyw podmiotowości był obecny. No tak, ale tylko w programach politycznych tego nie było. Jak ta podmiotowość została właśnie wąsko zarysowana. Jak ktoś mówił w podmiotowości, powiem trochę o poprzez nieformalne, postagenturalne grupy interesów, które zarządzają przestrzenią medialną, to już było nieprawidłowe. Tam poszukiwanie pojawiło się niedawno w dyskursie politycznym, bo publicystycznym być może tak. Mi się wydaje, że ta podmiotowość była tak... Ona... Elity były przekonane co do tego, że są podmiotem procesu zmiany, a tak z modernizacji jednego, jedynego modelu, który no po trosze im narzucono, a po trosze sami go sprowokowali, sami go wybrali. Ja chciałbym powtórzyć jeszcze raz, że tych modeli kapitalizmu w skali globalnej jest naprawdę wiele. Myśmy wybrali jeden, preferowany przez szkołę chicagowską, który okazał się być nie tyle, że funkcjonalny dla wielkich graczy. Nie tyle, że błędny, ile niosący za sobą potworne koszty społeczne. Z dzisiejszej perspektywy 30 lat okazuje się, że można było te zmiany przeprowadzić inaczej, lepiej. Czy można było? To jest moim zdaniem trochę jałowa dyskusja, czy można było, bo zawsze w odniesieniu do każdego chyba wydarzenia i procesu historycznego można powiedzieć, że nie można było.
Bartłomiej, ale jeszcze raz, koncepcja. Ta nieuchronność i ten sposób imitacyjny, czy niesie również za sobą ten pomysł na modernizację, niesie również transfer pewnych nurtów obyczajowych, że modernizacja to jest przyjęcie również tego wszystkiego, co niesie, co idzie do nas jako forma rewolucji obyczajowej. Znana dziennikarka zapytała, takie bardzo charakterystyczne dla elity pewnie szła w sobotę w Paradzie Równości. Tego nie wiem, ale możesz przeprowadzić śledztwo. Sposób myślenia, tak? Czyli, że jest pewien ustalony w zachodniej Europie, czy w ogóle na zachodzie wzorzec, do którego my aspirujemy i elita prowadzi społeczeństwo ku temu wzorcowi, podczas gdy tych wzorców jest wiele. One są wewnętrznie nie tylko wewnętrznie zróżnicowane, ale często konkurencyjne. No a poza tym myśmy stworzyli warunki, które, powtórzmy, w żadnym kraju rozwiniętym pod pewnymi względami nie występują. Tak? No i teraz jaki jest bilans tego, bo do tego zmierza, jak rozumiem, twoje pytanie. No oczywiście import pewnych korzystnych rzeczy nastąpił. Tak? Zaimportowaliśmy w szybkim tempie kapitał, który w innym przypadku wytwarzalibyśmy dużo dłużej. Zaimportowaliśmy rozwiązania organizacyjne, techniczne. Są badania pokazujące, że pracownicy notabene są lepiej traktowani w zachodnich korporacjach niż korporacjach, to stosunkowo rzadko możemy mówić w sytuacji, gdy do niedawna na 100 największych firm ponad 80 było własnością zagranicznych central. Natomiast no, to się wiąże oczywiście też z pewnymi niekorzystnymi. Ale to wróćmy jeszcze do tego, czy w ślad za tym transferem, o którym mówisz, jako nieuchronny, jako pewien rodzaj obowiązkowej imitacji, którą musimy realizować, jest również ta imitacja obyczajowa, nie wiem, załóżmy związki partnerskie, tak zwane małżeństwa homoseksualne, jako pewien naturalny determinizm, który z tego wynika. Andrzej Zbyrny. No to nam się próbuje narzucić, bo słowo imitacja się może źle kojarzyć, ale oczywiście jeśli ktoś wynalazł telefonię komórkową, to nie możemy na nowo wynajdować przysłowiowego koła. A problem polega na tym, że Tajwanu jest to, że ta imitacja była selektywna. Przyjmowali pewne rozwiązania z corporate governance. Przyjmowali pewną kulturę organizacyjną wielkich korporacji, pewne mechanizmy przepływów finansowych, pewne sposoby wzrostu produktywności. Ale właśnie mieli filtry, które powodowały, żeby ich tożsamość kulturowa nie była naruszana. Oczywiście ona się zmieniała pod wpływem kultury konsumpcyjnej. Ale dzisiaj cała masa tych firm, które te transfery... Nasza kultura jest nienormalna i musimy się do jakiejś normalnej kultury z zachodu dostosować. Rzeczywiście sprzedawano to jako pewien pakiet, tak? Że w jednym pakiecie jest bogacenie się, rozwój gospodarczy, kapitalizm LGBT i rewolucja obyczajowa. No to jest oczywiście fałsz, tak? No można wskazać wiele krajów zachodnich, które w inny sposób podchodzą niż te podawane za wzór do tego. Można wskazać Stany Zjednoczone, wewnętrznie zróżnicowane pod tym względem. No po prostu tak samo jak ten model nie występował w żadnym kraju rozwiniętym, tak samo nie ma koniecznego związku. On występuje częściej lub rzadziej, ale nie jest konieczny. Tak? Po jednym zdaniu, pan doktor, czy stać nas na coś innego, na coś własnego, na coś autorskiego? No w tej chwili dyskutujemy, jak to wygląda 30 lat po i możemy jakby cofać się w czasie i zastanawiać się, jak to mogłoby wyglądać. Wydaje się, że właściwą ścieżką jest taka autorefleksja i przyjrzenie się także. Centrum, peryferii, półperyferii. No, bądź co bądź, znajdujemy się w centrum. Unia Europejska no jest tym globalnym centrum, ale jednak gdzieś na peryferiach tego centrum, więc... Więc jesteśmy półperyferyjni. Jesteśmy półperyferyjni, tak. Natomiast czy rzeczywiście powinniśmy, znowu cofając się 30 lat wstecz, czy zasługujemy na to miano, czy można było inaczej? Oczywiście zgadzam się z panem, że to jest trochę w tej chwili już wróżenie z fusów. Po minucie na koniec. Andrzej Zybertowicz, czy można było inaczej? I uwaga, czy Polska to rzeczywiście wielki projekt? Nie. To trzeba powiedzieć inaczej. Nie, czy można było. Trzeba powiedzieć, jak dzisiaj mamy robić inaczej. Dokładnie. I moja pierwsza rada dla ekipy rządzącej.
Unikajcie pułapki antyantypisu, ponieważ opozycja nie formuje żadnych wizji rozwojowych, tylko gra antypisem, to broniąc się strona rządowa gra antyantypisem zamiast projektować ścieżek rozwojowych, po prostu jest w defensywie. Trzeba pominąć tych gości, którzy nie potrafią wyjść poza antypis i zachęcać społeczeństwo i elity do dyskusji o modelach rozwoju Polski. Bartłomiej Radziejewski, ostatnie słowo. Rzeczywiście lepiej rozmawiać nie, czy można było inaczej, bo myślę, że po prostu grupy proponujące alternatywne rozwiązania były na straconej pozycji w sensie siły politycznej. Tak? Natomiast można i warto dyskutować o tym, jak to robić mądrzej, lepiej i w tym sensie też oceniać czasami jako głupie, niemądre, niewłaściwe decyzje z przeszłości. No i są strategie awansu dla peryferii. Są sprawdzone metody, być może też istnieją jeszcze, nie istnieją, znaczy nie można wymyślić takie, których jeszcze nie ma. Jak wydobywać się z peryferyjności lub choćby tylko awansować w obrębie krajów półperyferyjnych. No, wspomnijmy też, że kraje półperyferyjne no to rozciągają się mniej więcej od Rumunii do Hiszpanii, więc to też jest wewnętrznie zróżnicowane grono i jest się o co bić nawet w tej lidze. Ale przynajmniej wola jest tym podstawowym zaczynał, od którego można stawiać ten pierwszy krok. Bardzo dziękuję za rozmowę. Również przez historyków w kraju konieczne jest przypomnienie o tych bohaterskich Polakach, którzy dla ocalenia żydowskich sąsiadów oddali swoje życie. Pawlickiego. A w studiu witam profesora Bogdana Musiała, historyka polskiego mieszkającego w Niemczech. Witam serdecznie. Pan jest autorem opracowania Kto dopomoże Żydowi? To tylko pierwsze zdanie, pierwsze słowa dłuższego tytułu. To są pierwsze słowa z niemieckiego rozporządzenia dotyczące penalizacji za pomoc Żydom. I kto dopomoże Żydowi, podlega karze śmierci i tak dalej, i tak dalej. To jest, było kilka, takie kilkanaście takich rozporządzeń. Gdy dowiedziałem się, że pisze pan tę książkę, pomyślałem sobie, rany boskie, dlaczego nikt wcześniej na to nie wpadł? Pan zbiera w tej książce dokumenty, niemieckie dokumenty i rozporządzenia, całe prawodawstwo dotyczące Polaków, którzy pod okupacją niemiecką. Tak się złożyło, że ja się zajmuję tym tematem od lat i ja robiłem doktorat z niemieckiej administracji cywilnej w Generalnym Guberni, w Generalnym Gubernatorstwie i z tym tematem się zajmowałem i mam rozdział, tylko w języku niemieckim. A w Polsce historycy i historyczki, którzy się tym zajmują, ignorują te proste tematy, to niemieckie rozporządzenie, niemieckie ustawodawstwo. A coś ciekawe, po 1945 byli... Są publikacje, tutaj wspomnę Instytut Zachodni, tutaj są publikacje, gdzie to niemieckie prawodawstwo dotyczące, znaczy w okupowanej Polsce było tematyzowane i dokumenty są, i one są dostępne i są nie tylko wyłącznie w języku niemieckim, są również w języku polskim. Co ja zrobiłem, to jest różnica, że nie tylko same rozporządzenia, ja usiłowałem zrekonstruować proces powstawania tego ustawodawstwa, w jaki sposób dlaczego Niemcy wprowadzali te rozporządzenia. No właśnie, dlaczego, jak to
ewoluowało i na czym polegały te rozporządzenia? Po prostu Niemcy reagowali na postawy społeczeństwa polskiego i oczywiście Żydów, zrozumiałe, i wprowadzali stopniowo rozporządzenia zabraniające najpierw Żydom, nie wolno było opuszczać gett i tak dalej, ale Żydzi, którzy oczywiście mieszkali w gettach, byli skazani w ten sposób na karę śmierci, czyli dla nich zakaz, powiedzmy, kara śmierci nie była żadną karą śmierci w sensie, ponieważ oznaczało głód jego i rodziny, czyli opuszczenie getta i szukanie żywności poza gettem było elementem jak przeżycia. To zauważyli Niemcy oczywiście urzędnicy i policjanci i zaczęto wprowadzać dla polskie społeczeństwo Polaków zakazy, aby tej pomocy udzielać, a że udzielanie tej pomocy, ewentualnie współpracy gospodarczej. To też były takie elementy. I to był pewien proces stopniowy wprowadzano na kary administracyjne, później kara była śmierci za ukrywanie, dla sprawcy ukrywania, a później już za wszelkie akty pomocy, obojętnie czy płatnej, nieodpłatnej, że każdy akt został wprowadzony kara śmierci, plus wszyscy, którzy o tym widzieli, byli karani. W pana książce widać jakby dwa elementy. Pierwszy to jest, że cały czas rozszerza się to, co pan mówi. Zakres zachowań czy postaw Polaków, które są penalizowane, które podlegają restrykcjom, to jest jakby jedna rzecz. Tych kar. Proszę powiedzieć dwa słowa o tych karach. Co groziło Polakom? Właśnie najpierw zapomaganie, najpierw przetrzymywanie, później już tylko podanie chleba, później już tylko wrzucenie grosza żebrakowi żydowskiemu, tak? Albo kogoś, kogo rozpoznano jako żebraka żydowskiego. Najpierw, jak wspomniałem, to było kary administracyjne tak zwane. To było za mało, to nie było wystarczająco dla Polaków. Wtedy wprowadzono po raz pierwszy 15 października 1941 dla osoby, która świadomie ukrywa Żyda. A pozostałe czyny też były oczywiście karalne, a jeszcze nie było kary śmierci. Niemieccy urzędnicy, niemieccy policjanci doszli jednak do wniosku, że to jest za mało. A dlaczego doszli do wniosku? Bo co? Bo nie działało. Bo nie działało. Po prostu czyli Polacy ciągle nie przestrzegali tych niemieckich zakazów. A że nie działało, to zaczęła się dyskusja pod koniec 1941 roku, wewnętrzna dyskusja. Oczywiście ona, ja ją wiem, znam z dokumentów, bo wewnętrzne rozporządzenia, okólniki tak zwane, i wysyłano do różnych urzędów, żeby zająć stanowisko, co o tym sądzą. I doszli do wniosku na początku 1942 roku, że sama kara śmierci dla Żydów jest za mało. Kara śmierci wyłącznie, powiedzmy, za ukrywanie też jest za mało. I jest konkretna informacja, że nie Żydów, czyli Polaków, musimy ostrzej karać niż Żydów. Ponieważ kara śmierci, czy jak w getcie został miał karę śmierci, a szanse nie było praktycznie. Ta desperacja i chęć przeżycia była tak silna, że oni ryzykowali. Tak? To dla niego była szansa przeżycia. Czyli doszli do wniosku, że musimy Polaków ostrzej karać niż Żydów. A jak można ostrzej karać, jak nie karą śmierci? Przez też rodziny. To widzieliśmy na filmie, tak? To są, zabicie całej rodziny. Zabicie całej rodziny wśród łącznie z dziećmi. Łącznie z dziećmi. To był aspekt, że z reguły kto mógł pomóc ukrywać Żyda? Ojciec rodziny, ojciec gospodarz, który miał dzieci z reguły, miał rodzinę. Rzadko się zdarzało, że był pojedynczy gospodarz, sam był samotny. Czyli gospodarz mógł tylko podjąć decyzję w sumie ukrywania Żyda. I wtedy podjął decyzję, że wszyscy, cała jego rodzina podlega karze śmierci, plus sąsiedzi, którzy mieli ewentualnie informacje, albo powinni mieć, również podlegają tej karze, a to mogło dotyczyć całej wioski na przykład. To zależy, jak to była decyzja, powiedzmy, niemieckiego urzędnika czy niemieckiego policjanta na miejscu. On podejmował decyzję, kto mógł wiedzieć. No pod Ciepielową zabijał akurat 3 i baranków. Pan również dotarł do dokumentów, w których sołtysi są zobowiązywani do tego, że muszą podpisać oświadczenie własnoręcznie, że jeżeli znajdą u nich we wsi albo w okolicy ukrywanego Żyda, oni i cała jego rodzina poniesie śmierć. Oni to nie było tylko, że jak znajdą. Ich obowiązkiem było szukanie.
To nie. Niemcy brali zakładników. Sołtysi byli zakładnikami niemieckimi, stali się zakładnikami niemieckimi przez, jakby, przez system niemieckich okupantów. Stali się zakładnikami i pod groźbą kary śmierci byli zmuszeni, zobowiązania do wyłapywania, do meldowania się na Żydzi. I dotyczyło to nie tylko oczywiście. Którzy własnym życiem gwarantowali, musieli gwarantować pod groźbą kary śmierci, że na przykład w wiosce się nikt nie będzie ukrywał. To pojęcie nie tylko dotyczyło Żydów, tylko też innych osób, które się ukrywały. Czy mógł być jeniec, powiedzmy, sowiecki, czy to mógł być osoba, która uciekła przed robotami przymusowymi. Czyli faktycznie brano zakładników i ich życiem, oni mieli gwarantować własnym życiem, że ci osoby, powiedzmy, uciekające będą w liczba publikacji dotyczących Holokaustu. Od pewnego czasu mamy do czynienia z tak zwaną nową Polską Szkołą Badań nad Zagładą. Jest Centrum Badań nad Zagładą. Jest kilka instytucji w Polsce, które prowadzą badania dotyczące zagłady żydowskiej. Instytut Historyczny, Muzeum Polin i tak dalej, i tak dalej. Czy materiały, do których pan dociera, znajdują się również w obszarze jakby badawczym tych instytucji? Tak, żeby rzetelnie zdokumentować. Nowej Szkoły Badań Holokaustu, czyli tutaj Centrum Badań Zagłady Żydów, pani profesor Engelking, pan profesor Grabowski, oni w moim przekonaniu robią to świadomie, pomijają te dokumenty. Oni pomijają kompletnie niemiecką okupację, marginalizują ją albo bagatelizują, albo całkowicie pomijają. Znaczy realia niemieckiej okupacji. To, tak? Jakby, oni to opisują, jakby polscy chłopi na wsi mieli wolną rękę. Jak postępować w stosunku do prześladowań Żydów? To jest oczywistym kłamstwem, zafałszowaniem, ponieważ te dokumenty, jak podzielę się, one są również w języku polskim. Bo ja wiem, pani Engelking nie umie po niemiecku. Ja rozumiem. Pan Grabowski słabo umie po niemiecku. Czy on nie jest w stanie dokumentów... Ale minister Jarosław Gowin... Czy w związku z tym to pytanie, kompletny brak tego aspektu w tych badaniach, czy jak pan ocenia? Oczywiście to pan minister Gowin nie osobiście to udzieli, tylko powiedzmy... Dlaczego recenzenci nie zwrócili uwagę pani Engelking, dlaczego tego kontekstu historycznego, czy niemieckiej okupacji w ogóle pomija? Jakby to, nie było istotne. Teraz, no przepraszam, Polska nie była wolnym krajem i Niemcy decydowali. I o tym wszystkim państwo przeczytacie w książce. Bardzo dziękuję panu za rozmowę, za wizytę w studio. Kto dopomoże Żydowi w tej książce? I bardzo gorąco już teraz zapraszam na kolejne spotkania promocyjne książki, a pierwsze w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich w Warszawie na ulicy Foksal w czwartek 13 czerwca o godzinie 18. Bardzo dziękuję, a my się spotykamy jak zwykle za tydzień o stałej porze. Dobranoc państwu. Dziękuję bardzo.